るきロボタゴニー。Cześć i czołem! Na razie, Spidey! Dzień dobry, Nowy Jorku! Nowy kostium, stary ja! Halo? Peter, tu doktor Octavius. O, co słychać? Kapral Teksidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To znaczy nie zapomniałem, tylko zaraz tam będę. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić ci w nawyk. Weź się w garść, Parker. Stać się na więcej. Ma rację. Straciłem rachubę czasu. Zawsze goniłem za prawdą. Kiedy byłem reporterem i wydawcą gazety, pisałem i drukowałem prawdę. W mojej autorskiej audycji również ujawniam prawdę, czasem bolesną. Jestem wam to winien, a prawda jest następująca. W mieście nie jest cicho, nie jest spokojnie. Lada moment dojdzie do jakiejś katastrofy. Czuję to, jak pływak czuje przepływającego tuż obok rekina. Nie dajcie się omamić Spider-Manowi. Nie jesteście bezpieczni. Nikt z nas nie jest. Jak to działa? Jak zwyczajna ręka. Myślisz, co chcesz zrobić i... Tak! Ej, hej, co wy robicie? Naruszacie warunki bezpieczeństwa. W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Dość tego. Dzwonię prosto do burmistrza. Peter Parker, co u ciebie słychać, kolego? No, wilku mowa. Panie Osborne. Oj, przestań. Jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. Mów mi Normanie. Normanie. Normanie? Co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Niestety, to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone. Przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt. Ale dokonałem przełomu. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy protezę. Za darmo. Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Próbuję ci pomóc, Otto. Możesz skontynuować pracę. Ale w bezpiecznym miejscu. Znaczy w Oscorp. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ty również. Hej, Peter. Harry wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście? Radzę wykorzystać tę okazję. Spokojnie, spokojnie. Nie zabrali wszystkiego. Zaczniemy od nowa. Peter, to już koniec. Bez dotacji z miasta nie będę miał z czego ci płacić. Muszę to przemyśleć. Na twoim miejscu szukałbym nowej pracy.
chciałbym jakoś pomóc doktorowi. Może zadzwonię do Harry'ego, poproszę go, żeby pogadał z ojcem. Nie, Norman nigdy go nie słuchał. Próbował wręcz obciąć fundusze na jego stacje badawcze. Ej, jedna z tych stacji jest niedaleko stąd. Sprawdzę, jak działa pod nieobecność Harry'ego. Muszę jakoś pomóc doktorowi. Coś wymyślę. Hej, Spider-Manie! Nie potrzebujemy cię w tym miejscu! Ups! Nie to sądzę o burmistrzu Osbornie, ale liczy się tylko to, co wy sądzicie. Zapytajmy pierwszego rozmówcę. Jesteś na antenie audycji J. Jonah Jamesona. Cześć! Uważam, że burmistrz Osborn jest wspaniały. Oczyścił nasze miasto i rozwinął jego gospodarkę. Z całym szacunkiem dla burmistrza i jego gabinetu, to policja uprzątnęła miasto. A przedsiębiorcy pobudzili gospodarkę. Doceniam wiele inicjatyw burmistrza, ale wydaje mi się, że przypisuje sobie zbyt wiele zasług, które należą się innym. Jest ambitny, to nic złego, ale zawsze powtarzam. Strzeżcie się ludzi, którzy realizują ukryty plan. Kiedyś media były niczym bat, który wymuszał na politykach uczciwość, a teraz... Teraz zostałem tylko ja. Muszę bardziej uważać z moją oddaną publiką. Dobra robota.